Z okazji tegorocznej akcji sprzątania świata pod hasłem Wszystkie śmieci są nasze, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach rozdał prawie 8 tysięcy rękawic jednorazowych i 6 tysięcy worków na śmieci. Do tegorocznej akcji sprzątania świata przystąpiły szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, nieliczne sołectwa i rady osiedla oraz ośrodki szkolno-wychowawcze w Policach i Tanowie. W podobnej akcji, która odbyła się w 2019 roku, udało się zebrać 127 metrów sześciennych śmieci. W tym roku ich ilość będzie znana po zakończeniu akcji, która ze względu na duże zainteresowanie trwa nadal. Uczniowie sprzątali w okolicach szkół, najczęściej to były wybierane tereny, czyli w okolicach szkoły, przedszkola. Stowarzyszenie Skarb sprzątało okoliczne tereny starej fabryki, Stowarzyszenie Łarpia przy Łarpi, jeszcze Polska 2050, tereny przy ulicy Roweckiego i tereny leśne. Tegoroczne hasło Wszystkie śmieci są nasze doskonale oddaje cel akcji. To ludzie są odpowiedzialni za odpady, które leżą w lasach, parkach czy lądują na dzikich wysypiskach śmieci.